Gala PL MMA. Dzisiaj o 20 w TV Puls. Mirosław Ochliński po chyba naprawdę udanej gali PL MMA 73, zwłaszcza w porównaniu do poprzedniej, mam na myśli emocje sportowe, bo naprawdę dzisiaj nie było na co narzekać, moim zdaniem. Gala jak zawsze z PL MMA na PL MMA lepsza. Dzięki telewizji Puls weszliśmy na bardzo wysoki poziom i chciałbym tutaj z tego miejsca podziękować panu prezesowi telewizji Puls. Dziękuję jeszcze raz. Dzięki panu i pana telewizji jesteśmy tak wysoko. Chciałbym przeanalizować kilka z takich ważniejszych pojedynków. Zacznijmy od tego, który wniósł bardzo dużo emocji. Szymon Kołecki. Mnóstwo osób mówi, że dość, że chcą więcej od Szymona, w sensie postawić mu poprzeczkę wyżej, że czas najwyższy. Najman czeka. Okej. Najman czeka i czyli jest po gotowy. Najmanie, Marcinie. Co po Najmanie? Jak to Najmanie? Najman walczył z Pudzianem, Najman walczył z Saletą. Nie daje się Leszcza Salecie czy Najmanowi, tak? Więc tu jest, uważam, godny przeciwnik i myślę, że Szymon może się obawiać, że jeszcze Najman go znokautuje. Także każdy chce to zobaczyć. Widzieliście, jakie było zainteresowanie, jak Najman był w studiu. Wszyscy gwizdali, ale dlaczego? Chcą zobaczyć, jak Najman znowu dostanie w pierdol. A może się okazać, że to Szymon Kołecki dostanie w pierdol. To nie jest takie proste. Ale jaka waga? Waga normalna, do 103 kg. Nowe kategorie wagowe. A Marcin ile waży? Nie wiem, 105, 110? No jasne. Nie wiem, no zobaczymy, może zrobimy do 120 kg. Szymek waży w tej chwili około 96, 8 do 100 normalnie. Więc nie zbijałby kategorii. Okej. Okay. Marcin Naruszka, większościowa decyzja. Zaważyło to, że Marcin wszedł taki, jakby powiedzieć, przygaszony. Taki Marcin zawsze na początku zaczyna przymula trochę. No i rozkręca się. I po prostu dostał bombę i później w drugiej rundzie też jedną dostał. Te dwa ciosy, takie, po których przyklęknął, raz się przewrócił, zaważyły, że przegrał. Ale jakby cały pojedynek był pod kontrolą Marcina, szczególnie od drugiej już rundy. Druga i trzecia runda była Marcina. Marcin się boi, że go zwolnić po dwóch przegranych, jak UFC. Powiedział. Nie, znaczy... powiedział tak? Tak powiedział. Nie, Marcina Naruszki nie zwolnię. Don't be scared, Marcin. Nie zwolnię Marcina Naruszki. Myślę, że fajny by był rewanż Bispo z Naruszku. Bo była bardzo tak, bo była równa walka, ale nie będzie to opas, tylko rewanż. Dużo tych rewanżów dla Marcina. No, jak daje równe walki, walczy z Vastenisem, którego prawie rozwalił. No ale Vastenis teraz jest 8. Leandro chce opas, powiedział. No, zasugerowałem. Jak zbije Naruszkę zdecydowanie i wygra drugi raz, ma walkę o pas. Dobrze. Paweł Trybała, co dalej z nim? Bo dzisiaj Niedźwiedź pokazał Trybała, to, co miał pokazać. Powiem tak, Niedźwiedź trenuje dużo dłużej i Niedźwiedź jest dobrym zawodnikiem. Chociaż Paweł miał momenty, że mógł tam przeważyć. Duszenie? Zabrakło, to duszenie tak weszło, że na Niedźwiedź początku. Już tak, tylko że Paweł zamiast zaciągnąć, to po prostu tylko ciągnął ciałem. Zabrakło umiejętności technicznych. Trybson ma dużo charakteru. To najprostsza technika kogoś, kto powiedzmy... Tak. Ale prawie by poddał brązowego pasa. Sam Niedźwiedź powiedział, że prawie było już dobrze ciasno. No, szacunek dla Niedźwiedzia, wygrał walkę. Ale też szacunek dla Trybsona, że walczył z tak, można powiedzieć, bardziej dużo doświadczonym zawodnikiem, tak? I dzięki temu MMA, że tutaj nie jest tak, że na przykład jeżeli startują moi zawodnicy, to ja dobieram słabych rywali. Mariuszka miał mocnego rywala, później Trybson miał mocnego rywala. Wielu moich zawodników, weźmy na przykład Michał Tarabańka, kułaka dostał. No to kurde, to... A pierwszą rundę pokazał charakter, więc... Kułak przyszły mistrz PLMA, tak się Myślę, że może dojść do walki o pas, już o pas. Tak? Z Robertem Bryczkiem. Bo Krzysztof powiedział, że po trzech walkach dopiero. A może już. Może zobaczymy. Już. Zobaczymy, bo powiem tak, że nie wiem, zobaczymy, czy zrobimy opas z Robertem Bryczkiem, czy jeszcze jedną walkę taką można powiedzieć, na rozgrzewkę dla kułaka. Zobaczymy. Spodziewasz się jeszcze lepszego odbioru, lepszych statystyk telewizyjnych po tej gali, bo no naprawdę teraz było jakby na czym oko zawiesić. Ja powiem tak, gala była wyśmienita,
jeżeli chodzi o oświetlenie, jeżeli chodzi o zawodników, jeżeli chodzi o publiczność, nic nie brakowało, nic nie brakowało. Uważam, że nic nie można zarzucić tej gali. Problem był jeden. Dzisiaj była bardzo ładna pogoda i to pogoda mogła zabrać oglądalność. Więc jakby pogoda mogła zepsuć oglądalność, bo tak mieliśmy wszystko, żeby ta oglądalność była. Ja chciałbym też złożyć zażalenie, bo skończyła mi się słomka, została tylko słodka, a ja wolę słodka. Tą słoną. Tak. A nie, tam jest słona jeszcze. To zaraz tam idę. Mamed Khalidow kończy kontrakt. Z tą walką zainteresowany? Powiem tak, nie. Mamed Khalidow jest wyśmienitym zawodnikiem, wspaniałym facetem. Ale ja ogólnie nie jestem zainteresowany promocją fighterów ze wschodu, ale nie dlatego, że mam coś do nich, tylko dlatego, że oni nie przyciągają publiczności. Akurat Mamed może przyciąga poza Mamedem, ale jakby nie chcę iść w tym stronę, bardziej po prostu idę w stronę po prostu Polish MMA. Polskich zawodników, którzy walczą z różnymi zawodnikami. A wiadomo, że jakby powiedzieć, Mamed też, to jest taki chwyt marketingowy, że Mamed odejdzie z KSW. Mamed nie odejdzie z KSW, tylko będzie walczył na zmianę i w KSW, i w ACB. A to tylko jest takie druczenie po to, żeby albo podnieść poprzeczkę finansową, albo też z drugiej strony, znasz teraz tutaj była promocja gali na Narodowym. I tu było tak, Mamed już nie zawalczy w Polsce. No i to kupujmy bilety, bo Mamed ostatnia walka. A nie tak to pisałem, tylko przekręcili wszystko. Kto tak opisał? No w sensie, ja doniosłem o tej informacji, że kończy, a wszyscy to przekręcili na zasadzie, że to już koniec. No cóż, nie wiem, takie media. Ja powiem tak, że ogólnie... A co powiedz, wejdę słowo, z co-promotion, czyli takie promocje duże, coraz bardziej po Europie gdzieś się zaczynają pojawiać i są zainteresowane robieniem takich gal łączonych, gala... Ja powiem tak, że dostaliśmy propozycję, na razie taką wstępną, że tak jak Bama zrobiła z Bellatorem galę, rozmawiał tam ktoś z nami, że może Bama by była zainteresowana zrobieniem gali z PLMA. Bama rozpoznaje rynek. Ale w Polsce. W Polsce, tak. I zastanawia się, no wiadomo, że Bama by chciała na przykład zrobić z KSW, znaczy Bellator galę, ale KSW ma w tej chwili tam 50 tysięcy kibiców na Narodowym i im jest niepotrzebny Bellator. A my jesteśmy mniejszą organizacją, co nie znaczy, że w tej chwili gorszą, bo jeżeli chodzi o jakość telewizyjną, jeżeli chodzi o dostęp do nas, to mamy za darmo w telewizji. Do tego mamy po tej gali dzisiaj widać, że to jest świetna gala, tak? Mamy świetnych zawodników, mamy świetną oprawę, wszystko jest super. Ale jesteśmy na razie, jakby powiedzieć, mniej przyciągamy widzów, jeżeli chodzi o kibiców na trybunach niż KSW, taka jest prawda, więc może połączenie z Bellatorem by nas wyniosło na wyższy poziom jakby taki postrzegania na świecie bardziej może. A to robić, musisz robić PLMA Bellator, w sensie nie Bellator PLMA. Tak, będę robił nie Bellator PLMA, tylko PLMA Bellator. I ostatnie pytanie, nowe kategorie wagowe. Skąd ten pomysł? Pomysł jest taki, co się dzieje że, na świecie? Mam przeczucie. Że UFC takie kategorie będzie ogłaszać, więc lekko my wyprzedziliśmy ten pomysł. Nowe kategorie to jest fajny pomysł, bo po co zbijać tyle kilogramów. Jakiś sędzia, jeden z bardziej znanych, Big John McCarthy, powiedział, że zbijanie wagi jest gorsze niż doping. Więc myślę, że... I zgadzasz się z tym. Znaczy, myślę, że zależy jaki doping, ale myślę, że jest bardzo niedobre zbijanie dużej ilości wagi, gdzie wszyscy myślą, że jak zbiją 15 kilo, to będzie zdrowo. W takim razie jeszcze raz gratuluję udanej gali. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzień. I widzimy się na kolejnej. Dziękuję Wojtku, zawsze jesteś z nami. Dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo, Mirosławie. Gala PLMMA. Dzisiaj o 20:00 w TV Puls.